Nakładanie obciążeń na ograniczony zakres ruchu bądź ćwiczenie z bólem są jednym z wielu czynników powodujących przeciążenia, które zwiększają ryzyko urazu. Ideą naszej filozofii pracy jest dawanie świadomości prowadzącej do profilaktyki, czyli działań mających wspomagać zapobieganie urazom. Każdy organizm jest inny i każdy z nas ma swoje słabe punkty w ciele, których eliminowanie w treningu korekcyjnym jest kluczem do utrzymania sprawności w perspektywie długoterminowej. Z punktu widzenia fizjoterapeuty, prozdrowotne podejście do ciała poprawia mobilność, kontrolę motoryczną, a przy okazji moduluje sylwetkę. Sugerowane ćwiczenia poprzez asymetryczny ruch i utrudnioną pozycję ciała wymuszają większą pracę mięśni, angażując przy tym mięśnie głębokie, odpowiedzialne za czucie ciała w przestrzeni oraz stabilizację. Nasza koncepcja pracy nastawiona jest na zdrowie, a proponowany zestaw ćwiczeń stanowi bazę, od której warto zacząć. Ćwiczenia jednonóż dzięki pracy asymetrycznej w skuteczny sposób wyrównują deficyty siły mięśniowej słabszej nogi. W tym ćwiczeniu należy pamiętać, aby pierwszy ruch zachodził poprzez dominację bioder, a kolano nie wychodziło poza linię palców. Progresją ćwiczenia angażującą całą kończynę dolną może być dołożenie wspięć na palce, które uruchamia mięśnie łydki. Przywodziciele, obok mięśni pośladkowych i mięśni głębokich brzucha, stanowią silny rdzeń mięśni odpowiedzialnych za stabilizację oraz równowagę. Mięsień pośladkowy wielki jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego oraz jednym z głównych mięśni posturalnych wpływających na naszą postawę. Dzięki odpowiedniej mobilności bioder oraz stabilnej miednicy jesteśmy w stanie zmniejszyć urazowość w dyscyplinach kontaktowych, takich jak m.in. piłka nożna czy koszykówka. Prawidłowe ustawienie bioder oraz stabilna miednica przekładają się na odpowiednią pozycję odcinka lędziowego kręgosłupa oraz kończyny dolnej. Dlatego bardzo istotna w profilaktyce urazów kończyny dolnej jest aktywacja mięśni stabilizatorów miednicy, do których należy mięsień pośladkowy średni. Dla utrudnienia ćwiczenia wykorzystaj taśmę mini-band lub podnieś pozycję. Przedstawione ćwiczenia stanowią podstawowy instruktaż, dzięki któremu zbudujesz solidny fundament siły niezbędnej do bardziej zaawansowanych ćwiczeń. Jeśli przedstawiony materiał nasunął jakieś pytania, zostaw je na Facebooku Strefy Sprawnego Ciała lub skontaktuj się telefonicznie.